Witamy was pięknie! Ja należę do klubu LKSZO. Jak dawno skaczesz? 5 lat już. To ja koło domu przeważnie, żebym dużo skakał na nartach, na zjazdowych, a później to już... To już żebym zobaczył, jak tam skaczą Zakopane, no to żebym przyszedł. Zobaczyłem skakać. Znaczy, nawet nie łatwe, ani nie dużo trudne, to jest takie sobie, żeby po prostu przyjechać tu, zapiąć narty, wyjść na górę i skoczyć. To bierzemy, zapinamy narty, no i wsiadamy na belki, zapinamy się i jedziemy. Jak jestem tam na górze, to myślę przeważnie o skoku, a nie o zwycięstwie. Najgorszym momentem dla mnie jest lądowanie. Ile tego bo niektórym to się nie udaje i po prostu się przewracają. Samo wybicie skoku nie jest takim trudnym momentem dla skoczka, tylko bardziej przyjemnością. Jak znosi na którąś stronę, to trzeba tą rękę odstawić, jak na lewą stronę, to trzeba prawą rękę odstawić, żeby po prostu na środek spadł. Jaki jest twój największy sukces? Garnisz Mistrzostwo Świata, dzieci. Później w Klingenthal, jedne wygrałem też zawody. W Niemczech, w niemieckiej miejscowości. No i we Frenstacie, w czeskiej. W Czechach. Też wygrałem.